8. Teatr Wielki Gmach teatru powstał w roku 1910 po zaledwie 18 miesiącach budowy, jako nowa siedziba teatru miejskiego, który mieścił się dotychczas w przestarzałym budynku Arkadii. Jak pamiętamy, służył głównie społeczności niemieckiej. W 1919 roku gmach ten przeszedł w ręce polskie. I znalazła w nim siedzibę Opera Poznańska. Fasadę budynku zaprojektowano zgodnie z regułami architektury klasycznej starożytnego Rzymu i Grecji. Przód teatru zdobi sześć kolumn w stylu znanym jako joński. Nad budynkiem góruje rzeźba Pegaza, mitycznego skrzydlatego konia, będącego symbolem artystycznego natchnienia. Stąd też wzięła się dawna nazwa gmachu pod Pegazem. We wnętrzu sali widowiskowej były kiedyś tylko loże na parterze, w tym dwie reprezentacyjne, a wszystko to na rzecz demokratyczności widowni. Dodajmy bardzo ograniczonej demokratyczności, bowiem dla cesarza zaprojektowano osobne wejście do gmachu. Podczas II wojny światowej nie omieszkano przebudować widowni. Między innymi na pierwszym piętrze powstała specjalna loża dla Hitlera.